Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Widzimy skład Krakowi na to spotkanie. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. No i po ataku zagrożenie minęło. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Udane wejście, traci piłkę. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Groźnie, może strzelać! Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Sokołowski. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Zobaczymy, czy zespół gospodarzy złapie dzisiaj wiatr w żagle i zgarnie punkty, o które zwykle im bardzo trudno na własnym terenie. Od dłuższego czasu nie potrafią znaleźć oparcia we własnych trybunach. Kolejne drużyny przyjeżdżają do nich jak po swoje. Irytuje to miejscowych kibiców, tworząc w rezultacie błędne koło.
obronę tym podaniem. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Prowadzą zatem 1-0. I obrona teraz ograna. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. I mamy strzał! Świetnie teraz w obronie. Daleko dogrywa w pole karne. No i już po akcji. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Strata piłki teraz. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Czy mu się uda? Ale piłka wciąż jest w grze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał w długi róg, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić ją w siatce. Na razie 2-0. Tracą piłkę teraz. Do Filipa Starzyńskiego. Czy da kibicom nadzieję? Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Sokołowski. To może być groźne. Będzie kontra. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. O, to musi wpaść! I teraz rozpoczną z rzutu rożnego.
Brawo, fenomenalna interwencja. Groźne teraz natarcie, jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Co za cyniczny faul, pachnie kartką. Faul ostatniego obrońcy, powinna być kartka. Ale nie, sędzia wstrzymuje się z karą indywidualną. No, wyjątkowa teraz pobłażliwość. Niezrozumiała decyzja. Napastnik miał otwartą drogę do bramki. Powinna być kartka i to czerwona. Oj, ten rzut wolny przetestował umiejętności bramkarza. Musiał się naprawdę postarać, by nie wpuścić piłki do bramki. Głęboko w pole karne zagrywa. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Piłkę przechwytują rywale. Krakowia wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Mocno trzyma się na nogach. Nie może chybić! Znowu gol! Czy ten zespół w ogóle da się zatrzymać? Prowadzą różnicą 3 bramek. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Po tym golu już 3-0. No i po ataku zagrożenie minęło. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Rozpoczną od rzutu rożnego. Miał kilka opcji, idzie w środek. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Wybija tę piłkę. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Teraz może być groźnie. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek.
Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. I po tej bramce jest 4-0. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Jednak trochę za ostra ta interwencja. Ale on to teraz wyjął! Nadludzki refleks! No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. I zatrzymał to ładnie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Ryzykownie, ale skutecznie. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. I bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata... Okazja! Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie.
Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Sokołowski. Ależ doskonała sytuacja. Dobre, skuteczne wejście. I teraz dobra okazja do kontry. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Czy strzeli? Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Sokołowski. Nie rwą się do ataku, jak państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Nic z tego nie będzie. Sokołowski. Ależ to ładnie zneutralizował. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Z rogu wrzuca Starzyński. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Filip Starzyński przy piłce. Udane teraz zagranie do środka. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Centra Starzyńskiego w pole karne i już nic z tego rożnego nie będzie. Sokołowski. Słyszymy, jak kibice wyrażają teraz swoje niezadowolenie, ale trudno im się dziwić. Przecież ich drużyna na razie prezentuje się wprost koszmarnie. W tym zespole dzisiaj nic nie działa.
Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Ma sporo miejsca na skrzydle, może pociągnąć akcję. Nie ma bramki, przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. I co teraz? Powiem szczerze, nie wiem, jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. O, głupi błąd przy tym wyprowadzeniu piłki. Strata. Wykłada piłkę na przedpole. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Teraz pora strzelać. Teraz może być groźnie. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Czy trafi do siatki? I to tyle z tej akcji. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Do Filipa Starzyńskiego. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. O, dobrze teraz zainterweniował. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Uderza na bramkę. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Mocno trzyma się na nogach. Obrońca górą, nie pozwoli. Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Sędzia kończy pierwszą połowę. Jak na razie bez niespodzianek. Gospodarze znowu przegrywają. W tym sezonie mają najgorszy bilans w całej lidze na własnym obiekcie. Przyznam szczerze, Tomku, że jeżeli część miejscowych kibiców nie wróciłaby po przerwie, to nawet bym ich rozumiał. Ich ekipa przegrywa wysoko, a najsłabszy w lidze bilans meczów u siebie chyba się dzisiaj jeszcze tylko pogorszy. Pobudka, póki jeszcze czas. Mija obronę tym podaniem. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Czy mu się uda?
ale piłka wciąż jest w grze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki... Mocno trzyma się na nogach. Nie może chybić! Znowu gol! Czy ten zespół w ogóle da się zatrzymać? Prowadzą... Teraz może być groźnie. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. I zatrzymał to ładnie. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowy. Obrońca górą nie pozwolił tutaj. Gol! Drodzy Państwo, piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalin. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bardzo umiejętne teraz zachowanie. Pokazuje, że dobrze potrafi przytrzymać piłkę. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. Nie daje sobie odebrać piłki. Nie wyszło. Strata. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Nie daje się łatwo przepchnąć. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Nie daje sobie odebrać piłki. Nie kombinuje, wrzuca. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie.
No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Tracą piłkę. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. Filip Starzyński. Dobrze, teraz pracują w konstruowaniu akcji. Czy strzeli? Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. I zmiana w zespole Krakowi. Starzyński. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Świetnie, teraz zablokowany. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Starzyński. Dobre podanie. Będzie ciekawie. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Koniec tej akcji. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. A zatem strzela. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Co za interwencja!
Dobrze poradził sobie w polu karnym. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Mocno trzyma się na nogach. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Wykłada piłkę na przedpole. Może być groźnie. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Tak, świetnie teraz bramkarz. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Piłka za linię obrony. Będzie gorąco. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Ależ bramka. Na powtórce widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Starzyński. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Słupek! I na nieszczęście strzelca piłka opuszcza boisko. Tak niewiele zabrakło. To przecież równie dobrze mogło wpaść. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Holuje piłkę, co teraz wymyśli? Oj, chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Nie daje się przesunąć. Ma wsparcie, by to rozegrać. Fantastycznie to zastopował. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Bardzo dobrze się teraz zastawia w oczekiwaniu na wsparcie w ofensywie. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. Nadal coś z tego może być. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Groźnie, może strzelać. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić
i pewnie uderzyć. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. O, dobrze teraz zainterweniował. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Nie daje się łatwo przepchnąć. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Dobre teraz zagranie na przedpole. Aj, piękna to była parada! Wrzuca piłkę przed bramkę. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Cudowna piłka, spójrzmy. No, to było niesamowicie groźne. Siły strzału, wielu może mu pozazdrościć. Krakowia traci piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Ty do mnie, ja do ciebie, a czas płynie. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. No, pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Strzał teraz, ależ tutaj kapitalny blok. Postanowił strzelać z poświęceniem i skutecznie.
Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? Znakomite, prostopadłe podanie. Jest bramka! Skuteczne wykończenie! Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Ależ interwencja w polu karnym! Rupa. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Broni! Dobrze! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Jest presja, ale dobrze się zastawia. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Dobrze, teraz utrzymuje się przy piłce. Atak na piłkę skuteczny. Ta jednak opuściła boisko. Korner. Skuteczna presja i mamy piłkę poza polem gry. Wznowią rywale. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Okazja do strzału! Gol, proszę Państwa! Był bezlitosny! Ależ to była bomba! W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie.
Traci tę piłkę. Prostopadłe zagranie piłki. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Zatrzymał to. Co za przytomność. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Co zrobi Kornel Rupa? Uwaga, groźnie! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk wbiła się w siatkę. Co za gol! No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Czy trafi do siatki? I udana interwencja. Teraz z rogu na 11 metr. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Czy zdoła trafić? No, dobra, to była obrona. Piłka wraca do środka. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezcen. Czy będzie z tego bramka? I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka.
Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Kornel Rupa. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Rupa. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. I strzela! I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Déjà vu, bo zaraz wznowienie z rogu. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Po co wykonywać jeden rzut rożny, gdy można dwa? Nie daje sobie odebrać piłki. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. No, przeciwny zespół dziś zdecydowanie lepszy. Słaba gra w obronie. W środku pola też zbyt niemrawo i stąd wysoka porażka. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzyma ją jak najdłużej. Dawno nie widziałem tak wyśmienitego popisu. Prawdziwa maszynka do strzelania goli. Piłka za linię obrony. Będzie gorąco. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu tryb. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce! Znakomite, prostopadłe podanie. Jest bramka! Skuteczne wykończenie! Proszę Państwa, był bezlitosny. Co zrobi Kornel Rupa? Uwaga, groźnie! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych... Czy będzie z tego bramka? I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno.